Witam Państwa. W krótkich słowach opowiem Państwu historię jednego z ważniejszych stowarzyszeń naszego wybrzeża. 40 lat u człowieka, a szczególnie u mężczyzny, to wiek marzeń i czas finalizacji większości życiowych planów, aktywności zawodowej i rodzinnej. To piękny moment. Niełatwo wiązać takie refleksje z działalnością jakiegokolwiek stowarzyszenia czy organizacji. Ale coś w tym jest. Jest to niewątpliwy moment podsumowania pewnego etapu życiowej drogi. Tak i my, kapitanowie, powinniśmy podsumować nasze 40-lecie. Kiedy w roku 1977 powołano do życia Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni, nikt nie przypuszczał, że stanie się ono tak istotną organizacją dla Wybrzeża i Polski, jak się stało. Kapitanowie Żeglugi Wielkiej to grupa o specyficznych cechach osobowości, charakteru, wielkiej wiedzy i doświadczenia. O najwyższym poziomie poczucia odpowiedzialności ukierunkowanej na bezpieczeństwo ludzi, statku i ładunku. Kiedyś napisałem, że nikt nie zrozumie kapitana, nie będąc kapitanem. Może właśnie dlatego kapitanowie zapragnęli powołać stowarzyszenie ludzi, którzy wzajemnie się dobrze rozumieją, mogą i chcą zachować oraz krzewić najlepsze tradycje i wiedzę o zawodzie marynarza, a kapitana w szczególności. Prekursorem takiego stowarzyszenia był powołany 19 kwietnia 1930 roku Klub Kapitanów Marynarki Handlowej pod przewodnictwem kapitana żeglugi wielkiej Tadeusza Ziółkowskiego. Po wojnie, w nowej sytuacji geopolitycznej, gdzie tego typu organizacje nie były mile widziane, klub działalności nie wznowił. Dopiero w roku 1977 pracujący w Urzędzie Morskim w Gdyni kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki, wspierany przez kapitanów Stanisława Bestrę i Zdzisława Chuchlę, zainicjował powstanie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Stronę prawno-organizacyjną powstającego stowarzyszenia zapewnił magister praw kapitan żeglugi wielkiej Wojciech Babiński. Zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 34 kapitanów, miało miejsce w Klubie Morskim w Gdyni 12 lutego 1977 roku. Powołano wówczas 12-osobową tymczasową Radę Stowarzyszenia, której poprowadzenie powierzono kapitanowi Leszkowi Góreckiemu. W porozumieniu z Towarzystwem Nautologicznym siedzibą stowarzyszenia stał się lokal przy ulicy Sienkiewicza 3 w Gdyni. Tymczasowe władze stowarzyszenia zwołały pierwsze walne zgromadzenie na dzień 14 października 1977. W tym pierwszym zebraniu wzięło udział aż 93 kapitanów. Było sporo zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. Najważniejszym zadaniem tego zgromadzenia było zatwierdzenie statutu, którego projekt przedstawili kapitanowie Zbigniew Sulatycki i Stanisław Bester. A redakcję statutu wspierali jeszcze kapitanowie Bogdan Borowski, Zdzisław Chuchla i Mirosław Jurdziński. Po wyborach do Rady Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej ustalono, że pierwszym przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni będzie kapitan Leszek Górecki. Statut, który przez 40 lat uległ tylko pewnym kosmetycznym, nieznacznym modyfikacjom, wytyczył zasadnicze kierunki działania stowarzyszenia, które przez minione lata były konsekwentnie realizowane. Podstawowymi celami stowarzyszenia było i jest kultywowanie, propagowanie tradycji polskiej bandery, promowanie gospodarki morskiej, wspieranie kultury ludzi morza oraz współpraca z organizacjami o podobnych ideach. Za motto powstałej organizacji przyjęto Fidelis pro patria et mare.
przez lata, dzięki swojej aktywności, stowarzyszenie nabrało mocy, szybko stając się organizacją zrzeszającą ponad 300 członków. Przynależność do stowarzyszenia nobilitowała kapitanów, którzy z dumą wpinali i nadal wpinają w klapę munduru czy cywilnej marynarki znaczek stowarzyszenia w formie kapitańskiego rękawa z kotwicą i czterema paskami. Kapitanowie zbierają się co tydzień na spotkaniach, gdzie nie tylko dyskutują we własnym gronie o problemach ludzi morza i gospodarki morskiej, ale zapraszają do siebie wybitne osobistości z różnych dziedzin gospodarki, życia politycznego i szeroko pojętej kultury. Na samym starcie działalności stowarzyszenia zauważalna była jego wielka aktywność, czego widocznym objawem było silne wsparcie w roku 1978 projektu budowy nowej polskiej fregaty Daru Młodzieży. Kapitanowie, członkowie stowarzyszenia szybko zostali docenieni jako eksperci przez izby morskie, które rozpatrywały wypadki i katastrofy na morzu. Jako ławnicy pierwszej i drugiej instancji gwarantowali profesjonalną ocenę wydarzeń na morzu. Nisko chylimy czoła przed tymi, którzy nie wrócili z morza. Załogami statków Raymond, Kudowa-Zdrój, Busko-Zdrój, Athenian Venture, Heveliusz, La Rostręcz i wielu innych. Broniliśmy naszych kapitanów w wielu sprawach karnych, w których byli niesłusznie oskarżani przez ówczesne sądy. Byliśmy i jesteśmy organizacją apolityczną, ale nie było łatwo. Ówczesne władze miały świadomość siły opiniotwórczej naszego stowarzyszenia i w 1983 roku próbowały nas włączyć w krąg wsparcia swej fasadowej organizacji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Zdecydowanie odmówiliśmy współpracy. Dużym zmartwieniem stowarzyszenia było brak stałej siedziby. Przez jakiś czas, do chwili likwidacji w 1990 roku, naszą siedzibą był Klub Morski w Gdyni. Potem przytuliła nas Wyższa Szkoła Morska. I dopiero w roku 1994 siedzibą naszego stowarzyszenia stała się fregata Dar Pomorza, kolebka większości naszych kapitanów. Przez wszystkie te lata stowarzyszenie uczestniczyło w ważnych wydarzeniach związanych ze środowiskiem, miastem, regionem, gospodarką i kulturą morską. Jesteśmy zawsze obecni ze sztandarem w Pucku na obchodach zaślubin Polski z morzem, paradzie niepodległości i na czerwcowym święcie morza. Od 1992 roku organizujemy rokrocznie kapitański opłatek i kapitańskie jajko. Nasi kapitanowie są widoczni na wszystkich konferencjach związanych z gospodarką morską, na forach, gdzie często zabierają istotny głos. Uczestniczymy w pracach w stałej komisji morskiej Sejmu, jak i jesteśmy zapraszani na okolicznościowe obrady naszego parlamentu dotyczące spraw morza. Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej jest silnie związane ze szkolnictwem morskim. Wielu z nas jest wykładowcami w morskich uczelniach i aktywnie uczestniczy w wychowaniu młodzieży. Kapitanowie nie tylko wykładają, przekazują młodemu pokoleniu swoją wiedzę i doświadczenie, ale spotykają się również z młodzieżą szkolną różnego stopnia, tak w szkołach, jak i w ośrodkach kultury, gdzie prowadzą gawędy, pokazują slajdy czy filmy o morzu. Czasem wzmocniła się znacznie współpraca kapitanów z innymi organizacjami o podobnym charakterze, takimi jak Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich, Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych czy Ligą Morską i Rzeczną. Z potrzeby lepszej współpracy powstała Rada Konsultacyjna Stowarzyszeń Morskich. Z inicjatywy kapitanów powstało też Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza, którego jednym z podstawowych celów jest zachowanie symbolu Polski morskiej w pełnej klasie.
Z udziałem kapitanów odbywają się wszystkie jubileuszowe uroczystości związane ze szkolnictwem morskim, dni szkoły, jak i okrągłe rocznice związane z Darem Pomorza. Uroczyście też obchodziliśmy nasze 30-lecie. Znaczącym wydarzeniem w stowarzyszeniu było ustanowienie bardzo ważnego wyróżnienia dla ludzi spoza grona kapitanów, którzy w szczególny sposób zasłużyli się stowarzyszeniu w gospodarce i kulturze morskiej. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, czego wyróżnikiem została kapitańska czapka. Czapkę numer 1 założyliśmy na głowę księdza arcybiskupa metropolity gdańskiego dr. Tadeusza Gocłowskiego 28 grudnia 1993 roku. Od tego czasu rokrocznie znajdywaliśmy wybitnych ludzi, którzy na ten tytuł zasłużyli, a byli wśród nich prezydenci, wybitni naukowcy, artyści, ministrowie i dyrektorzy największych naszych przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Dziś honorowych kapitanów mamy już ponad 30. Wszyscy oni są znakomitymi ambasadorami naszego stowarzyszenia poza organizacją. Wydarzeniem dużej wagi było ufundowanie i wykonanie sztandaru stowarzyszenia, który zaprojektował kapitan Stefan Baczewski, wyhaftowała zaś karmelitanka siostra Maria Józefa, a drzewce z grotem wykonał pan Teodor Kawecki. Sztandar został poświęcony podczas uroczystej mszy przez jego ekscelencję księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, naszego honorowego kapitana, w dniu 8 grudnia 1994 roku. Kilkanaście lat później świętowaliśmy 80. urodziny naszego morskiego duszpasterza, który był naszym duchowym kapitanem, służąc wsparciem i życzliwą radą. Jak wielkim uznaniem cieszy się nasze stowarzyszenie w środowisku morskim, świadczy fakt przyznania prestiżowej międzynarodowej nagrody Konrady indywidualności morskie dwóm naszym członkom, kapitanom Tomaszowi Sobieszczańskiemu i Andrzejowi Królikowskiemu. Rada Stowarzyszenia ustanowiła też specjalne plakietki kapitan senior dla tych, którzy przekroczyli 75., 80., 90. rok życia. Są one wręczane przy okazji kapitańskiego obiadu w czerwcu każdego roku. Z dużą atencją stowarzyszenie odnosi się do kapitanów, którzy odchodzą od nas na ostatnią wachtę. Ustalono specjalny uroczysty ceremoniał pożegnalny ze sztandarem, dzwonem okrętowym i stosowną laudacją. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do historycznych postaci, które pozostawiły w nas silny ślad i były inspiracją w wyborze naszych dróg życiowych. Dbamy o ich groby, tablice i pomniki. Tu należy wspomnieć starania o pomnik admirała Kazimierza Polemskiego, który w końcu stanął na dziedzińcu Akademii Morskiej w Gdyni, i aktualną walkę o pomnik marynarza polskiego. Kultura morska zawsze była i jest ważnym elementem naszej statutowej działalności. I nie sprowadza się tylko do spotkań z młodzieżą czy mieszkańcami miasta i regionu, ale zajmujemy się również propagowaniem marynistycznej literatury tworzonej przez naszych członków, poetów Andrzeja Liszegę, Henryka Wojtkowiaka, jak i prozaików Józefa Wójcika, Andrzeja Sersala i Tomasza Sobieszczańskiego. Stowarzyszenie dało też szansę zaistnienia większej rzeszy kapitanów na literackiej niwie. Zebraliśmy kilkadziesiąt wspomnień wielu kapitanów i wydaliśmy je w dwóch tomach. Książka Falami Pisane jest niekwestionowanym sukcesem stowarzyszenia. Wydanie tych wspomnień zainspirowało wielu kapitanów do dalszego pisania i utrwalania trudnych czasów ich morskiej pracy. Jest już materiał na kolejny tom. Co kadencję wydajemy też naszą aktualną kronikę. Pierwszy przewodniczący stowarzyszenia, kapitan Żeglugi Wielkiej Leszek Górecki, napisał książkę zatytułowaną Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej,
która jest próbą podsumowania naszej 40-letniej niezwykle efektywnej działalności. Stowarzyszenie Kapitanów wciąż się rozwija i umacnia swoją pozycję w środowisku. Zgodnie z duchem czasu zaistnieliśmy już w internetowych mediach. Mamy swoją stronę www.kapitanowie.org. Jesteśmy obecni na Facebooku i Twitterze. Jestem przekonany, że spotkamy się nie tylko w internecie, ale i w realu. Cała naprzód.